Cześć, 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 witajcie kochani. Próbuję zrobić jakąś muzyczkę z tych sampli, które mamy tutaj w LMMS-ie. Jak same się próbuję takie surowe te próbki wykorzystać, to nie za bardzo to brzmi. Trzeba to dopiero jakoś sobie wypróbować i dostroić w tych ustawieniach. I na przykład taki sample z tego syntezatora Mooga to brzmi coś takiego oryginalny, to tak, po prostu jakieś takie chrapnięcie, chrupnięcie, a wysterowany odpowiednio w tym. Tutaj zwiększyłem zakres do 12. To przesunąłem troszkę i to. Tak, to można, załóżmy, na tym etapie do czegoś już wykorzystać. Spróbujemy sobie to powielić. Ctrl, lewa mysz i robimy sobie, no dobrze, taki, to mamy w tej chwili 4 takty. Teraz jeżeli otworzymy to, to przestanie nam to zapętlać, tylko otworzy nam ten tryb oscylator. O. I teraz jeżeli to puścimy, jeszcze raz to też powtórzymy sobie i posłuchamy razem. Także tutaj mamy ten bas, czy taki dźwięk burdonowy, a tutaj możemy sobie już tworzyć jakąś tam melodyjkę, czy jakieś inne dźwięki. To jest w tym triple oscillator, czyli tym potrójnym oscylatorze. I tutaj też możemy sobie ten dźwięk dostosować jakoś. Spróbujemy tak. I tutaj też można przestawić to na taką albo taki. I tutaj też poprzestawiać. Może takie burczenie właśnie.
No i tak, można się bawić. Można sobie próbować i kombinować. Może coś ciekawego z tego wyjść. Mnie głównie zaintrygowało właśnie, że to jest sample z tego syntezatora Mooga. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra. Cześć.